Pani Małgorzata Szczepera, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bochni. Została Pani wybrana właśnie dzisiaj większością 15 bodaj głosów. 14. Większością 14 głosów. Co Pani czuje? Zobowiązanie. Zobowiązanie i radość. Cieszę się, że radni zaufali mi, powierzając tą funkcję, która mnie w tym momencie oczywiście całkowicie satysfakcjonuje. Startowała Pani na burmistrza miasta Bochni, nie otrzymała Pani poparcia wystarczającego, aby zakwalifikować się do drugiej tury, ale jest Pani radną, teraz wiceprzewodniczącą, a zatem te cele, jakie Pani miała w swoim programie, będzie Pani mogła w jakiś sposób przeforsować, może w cudzysłowie, będąc na tym stanowisku. Mam nadzieję, że będę mogła je realizować i zrealizować, bowiem program wyborczy był przemyślany przez cały komitet, niezależny komitet wyborczy. Również program mój na burmistrza starałam się tak przemyśleć, żeby było to z pożytkiem dla Bochni, dobrem dla Bochni. I chcę podkreślić jeszcze raz, że będę się starała po prostu oprócz tych twardych, mocnych rzeczy pilnować również komunikacji między tutaj radnymi, może jeżeli funkcja oczywiście pozwala, a społeczeństwem, a mieszkańcami Bochni. Bo liczy się po prostu człowiek i to trzeba uznać. Po wyniku dzisiejszych głosowań na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego można stwierdzić, że już jest zawiązana koalicja, co zresztą potwierdził mi pan Kazimierz Ścisło. Może pytanie o warunki tej koalicji. Muszę odnieść się do kwestii formalnych koalicji. Bardzo mi jest miło, bo uważam siebie za człowieka zasad i słowo powiedziane się dla mnie ma duże znaczenie i po prostu Państwo może oczekiwaliście, media, jakichś sformalizowanych czynności typu podpisania koalicji. U nas się to tak nie odbywa i głosowanie, jak Państwo widzicie, jest tego efektem. Koalicja, wystarczy powiedzieć sobie słowo i słowa dotrzymywać. Po prostu wprowadzać więcej zasad, a nie więcej normalności, że tak to nazwę w polityce. Nawet w tej działalności oczywiście samorządowej. No to tyle, a jeżeli chodzi o programy, o meritum sprawy, no to tak jak już wcześniej tutaj pan zauważył, będziemy realizować swoje programy, które w wielu punktach są zbieżne. Zresztą programy wszystkich kandydatów, tak jak państwo podkreślaliście, media, są zbieżne, bo nie może być inaczej, nie mogło być inaczej, bo to, co trzeba w Bochni zrobić i przed czym Bochnia staje, no, jest najważniejsze. Rzecz. Czy nie byłoby lepiej poczekać na wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego do wyniku drugiej tury wyborów? Ale proszę Państwa, to nie są funkcje i stanowiska, które są przyspawane do foteli. Tyle mam do powiedzenia. Wolą utworzonej koalicji i oczywiście my będziemy działać w ten sposób, mogę to powiedzieć w imieniu radnych z niezależnego klubu wyborczego, żeby po prostu nie szkodzić. Także to tak widzę, że nie było to według mnie powiązane, albowiem no, funkcje rady niejako działają osobno, w cudzysłowie, a burmistrz jest władzą wykonawczą i ma silną władzę wykonawczą. My się podporządkujemy każdej woli społeczeństwa, które tego burmistrza wybierze. Przypuśćmy, że burmistrzem zostanie jednak obecny gospodarz Bogdan Kosturkiewicz. Jak się wydaje, będzie miał radę opozycyjną wobec siebie? Tak, to ze względów formalnych tak wygląda. Natomiast ja mogę zagwarantować, że nie będę opozycją taką, która by nie współpracowała. I w ogóle dla mnie słowo opozycja to jest takie troszeczkę w tym układzie miejskim, rajców miejskich. Oczywiście to funkcjonuje, ale my działamy dla dobra Bochni i tak będziemy robić nadal. Pani Małgorzata Szczepera, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej z Komitetu, Niezależny Komitet Wyborczy, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu również, dziękuję Bochnianom.